Siemaneczko z tej strony pro Gracz. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Genom Roblox i więcej ciekawostek, to szczelcie łapkę w górę, 100 łapek w górę i od razu następny odcinek I jeżeli chcecie wygrać PETA, to napiszcie chcę PETA i przy piętnym komentarzu jak w, i w opisie wejdźcie do grupy i tam będę losował najlepszego PETA, tego 5 trilionów i takie 3 wylosujemy w dzisiejszym odcinku, a my już przechodzimy do odcinka, więc... więc... Pamiętajcie o tym, żeby sobie strzelić dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienie o następnych odcinkach. Uff. Ten film opowiada, czy Jenna Roblox Hacker powraca w 2022 roku i wspomina o innych szczegółach. W tym samym zakresie użytkownicy intensywnie szukają odpowiedzi na pytanie, czy Jenna wróci w 2022, który odnosi się do postaci w platformie. Zapytanie zyskuje na popularności na całym świecie, ponieważ użytkownicy martwią się o swoje bezpieczeństwo na tej platformie po tym jak plotka się rozeszła. Czym jest Najważniejsze pytanie: czym jest Jenna Hacker? Jenna Hacker to postać lub użytkownik w grze, który zwraca się do użytkowników w grze, a jeżeli odrzucasz jej propozycję, ujawnia ich dane osobowe i poufne dane online. Z, tych, z tego samego powodu użytkownicy martwią się, czy ta postać istnieje na, na platformie, ponieważ nie chcą, aby ich informacje wyciekły przypadkowo wpadające na nią. Przypadkowo wpadające na nią Czarki, że tak troszeczkę czytam. Postanowiłem, że... Zrobię sobie takie naj, najciekawsze informacje, żebyście mieli jak najlepsze informacje, bo to jest prawdziwa historia i to jest naj, naj, najprawdziwsza historia, i jak o niej opowiada, więc lecimy dalej. Czy Jenna Hacker jest prawdziwa? To jest najważniejsze pytanie. Użytkownicy na całym świecie chcą wiedzieć, czy ta postać i plotki wokół niej nie są fałszywe lub zawierają trochę prawdy. Według źródeł Jenna była, była postacią Roblox, który awatar miał krew na rękach i trzymał nóż. Nosiła również czarną sukienkę z krótkimi włosami i. Podobno hakowała ludzi. Źródio, źródła ujawniają również, że została zbanowana w 2017 roku przez użytkowników Roblox. Niektórzy użytkownicy niedawno skomentowali, że zauważyli tą postać w grze, a użytkownicy zastanawiają się, czy ta postać wróciła do gry. Kiedy Jenna wróci do Robloxa? Przyjrzymy się wszystkimi szczegółami otaczającym tą postać i niedawnemu sp spotowaniu Roblox. Yy, nazwa użytkownika pojawiła się z kontem hakera Jenny, to Egil Jennifer. Tak jak wiecie jest konto Egil Jennifer, pewnie jakiś screen teraz ląduje, albo po prostu yy, co jakiś czas będą jakieś screeny lądowały. lądowały I w tym samym momencie, jak wy oglądacie teraz ten odcinek, to leci yy, gra, w którą właśnie yy, jak się dołączy do niej, to w nią się gra. Jest mega ciekawa. I y, jest mega prosta, jak sami zobaczycie, nawet w niej wygrałem, więc zobaczcie pod koniec, zobaczycie, co, co, co po wygraniu się dzieje. E, wątpliwe, ale jest to, by, e, aby ta postać, która e, mogła spowodować ogromne szkody dla poufnych danych użytkowników, nie została jeszcze usunięta przez użytkowników Roblox. No bo jak, ni niestety, jeżeli haker był, no to czemu Roblox by dawno jej nie spanował, nie? Ale czekamy na 7 i 8 lutego, bo wtedy ma niby się dziać te show. E, co więcej, nie ma konkretnych dowodów potwierdzających jej obecność w ogóle. Źródła sugerują również, że ta postać nie istnieje, a wszystkie dyskusje wokół niej pochodzą z fałszywych historii. Z, y, zaleca się opuszczenie gry i ponownie wejście do gry, jeśli zauważysz w grze podej, podejrzaną postać. Jeżeli ją zobaczycie, teraz już będzie ciężko ją zobaczyć oryginalnie, ponieważ dużo osób teraz może, jak widać na odcinku, e, kupić sobie taką postać. Więc tak naprawdę, tak naprawdę trzeba z tym uważać, czy na pewno to nie jest fake, nie, ta postać, bo to jest mega ważne. I czy Jenna The Hacker wraca? Uważamy, że wątpliwe jest to, aby ta postać wróciła do Roblox. Użytkownicy nie muszą się martwić o wyciek danych i mogą normalnie korzystać z usług tej platformy. Myśli końcowe, takie moje myśli końcowe są takie, że krąża plotka, że postać, która ma włamać się do danych użytkowników, została zauważona na Robloxie, a użytkownicy panikują teraz o swoje bezpieczeństwo. Spom wspomniałem. O odpowiednich szczegółach powyżej. Ta plotka wydaje się mało prawdopodobna ze względu na bezpieczeństwo osobiste użytkowniców, użytkowników. E, nie powinna nikomu udostępniać swoich haseł. No bo nie powinniście swoich haseł udostępniać, więc nic nie powinno się stać. A moja teoria jest taka. Moja, teori Moja teoria jest bardzo szeroka. Mam trzy teorie, więc jeżeli chcecie e, dowiedzieć się mojej teorii, jeżeli chcecie e, zobaczyć próbę nawiązania z nią kontaktu e, i w ogóle takie rzeczy, bo mam jeszcze różne, różne, różne nagrania, więc to wszystko będzie w następnym odcinku, jeżeli wbijemy 100 łapek w górę. Więc pamiętajcie o tym, żeby wbić 100 łapek w górę, to jest najważniejsze. I uwaga! E, Moja teoria jest taka, że Jenna Hacker, jak wiemy, ma wrócić 7 lutego i 8 lutego, ponieważ ma hakować osoby z kinem dziewczyn. Więc w mojej głowie rodzi się teoria, że jeżeli do 8 nic się nie stanie, to plotki o niej były fałszywe. Albo coś może się wydarzyć, ale czy na pewno zhakuje ludzi? Hmm, wątpię, chociaż wszystko jest możliwe. Mam jeszcze jedną historię o niej, więc jeżeli właśnie chcecie się dowiedzieć o niej, to zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę żeby po prostu yy, rozrósł się ten odcinek i napiszcie sami co nie sądzicie pamiętajcie też o tym, że mamy konkurs na którym będziecie mogli wygrać fajne pety yy, musicie wejść na grupę jeżeli wbijemy na grupie 250 osób od razu losuję kolejną osobę, kolejną osobę, kolejną osobę a jeżeli chcecie wspomóc mnie to kupcie sobie ciuszki albo yy, wesprzyj twórcę, też jest za 2 zł na passive a zawsze można wesprzeć twórcę, więc naprawdę, naprawdę zachęcam jakby widzieliście przez ostatni czas mega dużo się dzieje, dużo o, nie o niej teraz jest głośno, ale tak naprawdę wszystko zależy od 7 i 8 lutego, co tak naprawdę się stanie. Yy, mi się zdaje tak naprawdę, że możemy się zaskoczyć, ale czy to pozytywnie, czy negatywnie, nie wiadomo. Dla niektórych pozytywne by było to, żeby jednak okazało się to prawdą, żeby jednak mieć jakiś, yy, jakąś pasty, która jest prawdziwa, yy, jak wiemy. Taka osoba istniała w 2017 roku, ale czy wróciła w momencie, w którym została zbanowana? To, <coughs> przepraszam, to zostawię Wam do odpowiedzi samemu sobie. E, ale tak mi się zdaje, że coś musi być na rzeczy, albo to może być jakaś kampania e, promowania jakiegoś filmu, albo jakieś gry. Tak naprawdę nic jeszcze do teraz nie wiemy. Be bardzo mnie ciekawi, co 7-8 lutego będzie. Też chcę nawiązać z nią kontakt. Jeżeli będzie, będzie można to zrobię to wszystko, co w mojej możliwości, żeby nawiązać z nią kontakt, żeby z nią porozmawiać, napisać do niej, bo jak wiadomo, pewnie po angielsku piszę, więc by trzeba było z nią po angielsku napisać do niej. Ale to wszystko, wszystko zależy od Was. Czy wbijecie stołapek łapek w górę. Następny odcinek by się znowu pojawił następnego dnia o 14-15, coś takiego, czyli w niedzielę by się pojawił. Jeżeli wbijemy te suby i łapki w górę A jeżeli będzie duże zaciekawienie po tym odcinkiem To 7 i 8 lutego Może przyszykuję jakiegoś live'a szukania z nią Albo jakiegoś kozackiego odcinka To wszystko zależy od was tak naprawdę I też mnie ciekawi wasza opinia Napiszcie w komentarzu, podzielcie się, to wszystko poczytam Wszystko przeczytam jak i też Pewnie jak będzie fajna, fajna jakaś teoria albo coś To przypnę w komentarzu, żeby ludzie też poczytali to bo jest to mega ciekawe. Tak naprawdę, co się stanie z nią? Jak to w ogóle potoczy się dalej? Bo cały czas rośnie popularność, coraz większa z dnia na dzień, co godzinę. Coraz więcej osób pisze, kim jest Jenna Hager i kim ona jest i co ona chce zrobić. Wszyscy się, wszyscy próbują się dowiedzieć, ale tak naprawdę, jeszcze nic tak, tak. tak... Z takich szczegółów o, o właśnie tej nowej postaci nic nie wiadomo, tylko te stare, 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 stare rzeczy, czyli 2017 roku. Wszystko dowiemy się później. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę, wspierającego kupić można. Można kupić sobie koszulkę na mojej grupie, 250 osób na grupie. Dołączajcie, link przypięty w komentarzu i tam będziemy robić konkurs o PETA, więc ja już nie przedłużam, subskrybujcie. Elo!